oczywiście Urząd Gminy Dzierżoźnia, tak samo jak i Urząd Gminy Burkowo, nie był o tych działaniach poinformowany, to wykonał po tej interwencji Energa oświetlenie pewnie z nową energią operatora, zrealizowali to zadanie, czy przedłużyli wykonaną inwestycję po stronie dzierżawki, ponieważ tam w ramach miasta zamontowano 5 lamp, a ta miejscowość, o której i te domostwa, o których Pan mówi, Panie Radny, to są ostatnie przed granicą z dzierżawki. No i przedłużono przewód zasilający około 210 metrów, umieszczono tą lampę oświetleniową na słupie, na którym może 40 lat temu jakaś lampa była. Może 40 lat temu, bo na pewno nie było jej w tym momencie, gdy została odtworzona. Zgłoszenie było takie, że lampa nie świeci, więc trzeba ją zamontować, żeby ponownie działała. Ale jak mogła działać ponownie, jak jej wcześniej nie było? Jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że po wizycie w terenie, bo też wizytowaliśmy ten teren, zresztą Pan Wójt z tym, co wiem, też osobiście był, zapoznał się z tą całą sytuacją, jak to wygląda. No jest pewne ustalenie, które zostanie zaproponowane Energa oświetlenie, ale do tego przedstawiciela odpadu nie mogę się dodzwonić. Może jest na jakimś urlopie, trudno mi powiedzieć. Będę próbował. Rozwiązanie będzie, jeśli w zależności od akceptacji, albo będzie jedna lampa, albo dwie. Dodatkowo jeszcze jest ustalone, że będzie na takim ostatnim słupie, który jest na terenie gminy Burkowo, będzie zamontowana skrzynka, w której będzie podlicznik i będzie, jeśli dojdziemy do tego ostatecznego porozumienia, podpisane porozumienie między gminami w celu rozliczania kosztów energii elektrycznej jednej bądź dwóch lamp, w zależności jakie ostateczne ustalenia będą miały miejsce. No i to jest w zasadzie wszystko, co można dzisiaj powiedzieć. Nam wymaga